Nie, to ja wychodzę z założenia, że dzieciaki się powinny bawić, nie? Czyli jak ja uwielbiam kółka gimnastyczne, to te kółka gimnastyczne co jakiś czas u mnie wiszą i dzieci sobie mogą się na nich pobujać, nie? Więc uważam, że one się powinny bawić, nie powinny być w tak młodym wieku, no tak jak mówię, 3,5 roku i 1,5 roku, nie powinny być zmuszane do sportu i do aktywności i tak dalej, tylko powinny się... Cześć, ja nazywam się Marek Kuś i chciałbym Cię serdecznie zaprosić do mojej nowej serii podcastów Kultura Ruchu. Podcastów, w których rozmawiam z ludźmi z pasją oraz cenionymi autorytetami w świecie szeroko rozumianego ruchu. Jeżeli interesuje Cię dawka rzetelnej i ciekawej wiedzy z zakresu treningu, fizjoterapii czy też szeroko pojętego zdrowia, to zdecydowanie te rozmowy są dla Ciebie. Dlatego nie czekaj, tylko odpalaj ten odcinek. Moim dzisiejszym gościem jest Damian Bugański. Osoba, która jako pierwsza przychodzi mi na myśl, gdy mówię o kulturze ruchu w Polsce. Z Damianem poznałem się lata temu i chciałbym, aby dziś opowiedział o swojej transformacji ze standardowego trenera personalnego na siłowni do osoby, która wszechstronnie rozwija ciało swoich podopiecznych. Moim skromnym zdaniem na uwagę przede wszystkim zasługuje to, w jaki sposób tworzymy balans pomiędzy pracą, a bycie świetnym i aktywnym tatą. A tutaj Damian jest po prostu znakomity. Dlatego też pod koniec odcinka kilka porad dla osób myślących o założeniu swojej rodziny, jak nie popaść w fit fanatyzm i jakie pułapki czekają na rodzica w branży fitness. Także zachęcam do zostania do samego końca. No to dzień dobry panie Damianie. Witam serdecznie. No fajnie, że w końcu udało Ci się do mnie zawitać. Mam nadzieję, że śniadanie smakowało. No Asia zrobiła świetne śniadanie. Bardzo się cieszę. Tutaj dieta paleo tutaj u Ciebie panuje z tego, co widzę. No słuchaj, dzik musi być, nie? No dobrze, są dziki, więc i kiełbaska z dzika weszła bardzo dobrze. Słuchaj Damian, generalnie zaprosiłem Cię, bo jakby mój podcast kręci się wokół ruchu i pierwszą osobą, jaka mi przyszła do głowy, która mi się kojarzy jakby z takim szeroko rozumianym ruchem i krzewieniem tego ruchu, to jesteś jakby Ty. I można powiedzieć, jeżeli patrzę teraz, klikuję w jakiś ruch, jakiś movement na YouTubie czy gdziekolwiek, to Damian Bugański, nie? Człowiek, który mówi rusz się. Jak to się stało, że generalnie jesteś tym, kim jesteś teraz? Okej. Również się cieszę, że mnie zaprosiłeś. Fajnie, że będzie okazja pogadać. Tym bardziej, że tematyka ruchu faktycznie jest mi bardzo, bardzo bliska. No i właśnie mówisz, że Bugański mówi rusz się, tak się też nazywa, no tam strona na Facebooku, na YouTubie jest akurat Człowieku rusz się, bo stwierdziłem, że to będzie lepiej brzmiało i będzie więcej osób mogło się tym zaciekawić. Ale skąd to wszystko się wzięło? No, teraz tak się zaczyna generalnie opis każdego trenera. Od zawsze lubiłem aktywność, tak. Zawsze lubiłem sport, nie? Zaczęło się od sportu, ale no, nie każdy, bo niektórzy są księgowymi i wiesz, i dopiero zaczęli teraz sport może, i są już trenerami. Może tak, no to tak, to też tak bywa. No ale generalnie zwykle miałem tak, że lubiłem robić różne rzeczy i strasznie mnie bolało to, że na przykład grając w piłkę i grałem na takim, powiedzmy, do 16 roku życia półprofesjonalnym poziomie, przynajmniej w tą stronę bardzo szedłem, to miałem taki problem, że trzeba było trenować 5 razy w tygodniu tą piłkę, a ja chciałem iść na siatkóweczkę, ja chciałem w ręczną pograć albo kajakiem popływać i zawsze miałem z tym problem, że tak nie powinno być, a ja tak lubię. No ale potem, jak już zostałem trenerem, to zobaczyłem, że jest trochę też innych opcji, że można w zasadzie rozwijać się wszechstronnie, nie być we wszystkim mistrzem, ale dzięki temu być, można powiedzieć, bardziej kompletną jednostką, jeśli chodzi o taką aktywność fizyczną i możliwości ruchowe ciała. No i w zasadzie wziąłem się stąd, że oczywiście każdy zaczął od tego, że chciał lepiej wyglądać i chodził na siłownię i trenował w klasyczny, kulturystyczny sposób. No ciężko się teraz tego wyprzeć, ale potem no szybko się zajawiłem właśnie gimnastyką sportową. Gdzieś po drodze jakieś elementy akrobatyki były. Oczywiście to ale wszystko... właśnie to mnie ciekawi, czy to było kiedy? To było najpierw była siłownia, a najpierw, potem gimnastyki? Najpierw była akrobatyka, ale no, to jest dość duże słowo akrobatyka. Generalnie turlanie się po trawie, robienie jakichś pierwszych salt, nasianie i tak dalej. No ale potem w zasadzie przyszły studia.
I na studiach zaczęło się dużo siłowni i przy okazji dużo gimnastyki i dużo innych sportów, bo byłem na wychowaniu fizycznym. No i tak jakoś to sobie szło. I chyba jak osiągnąłem już taki w miarę satysfakcjonujący wygląd i stwierdziłem, że generalnie już więcej nie wykrzesam z siebie i nie będę bodybuilderem, no to stwierdziłem, że... Nie chciałeś startować w tych zawodach kulturystycznych albo spadankach? No, wiesz co, nie, chyba nie mam ku temu predyspozycji zbyt dobrych. Ale nie, jakoś... oczywiście był pewnie taki moment, że wszyscy trenowali na siłowni i każdy patrzył tylko na wygląd, ale jakoś się szybko od tego odciąłem. Stwierdziłem, że jednak wolę być... bo nawet tak sobie myślałem o tej naszej rozmowie, że i tak to będzie narcystyczne strasznie, bo ci, co wychodzą na scenę, mówią, patrz, jak ja pięknie wyglądam. A ja jestem z tej drugiej strony narcyzmu i mówię, patrz, co potrafię, patrz, co potrafi moje ciało, co mogę zrobić, nie? Bardziej. Ale chociaż jak wrócę do takich początków, gdzie się poznawaliśmy i to były jeszcze takie początki pióra i tak dalej, nie? To ja pamiętam, jeszcze cię nie znałem, ale już widziałem jakby twoje zdjęcie gdzieś tam w piórze. I było jakieś takie zdjęcie, że mega dobrze wyglądałeś, nie? To Photoshop, ale właśnie jakby moje zdanie się zmieniło, nie? Bo mówię, no jest tam dwóch gości w tej galerii, Kazimierz, którzy tak wyglądają pro, nie? Te krata na brzuchu taka, wiesz, wyszczelana w kosmos i tak dalej. No i jakby zmieniło mi się podejście, jak was poznałem, nie? I nagle się okazuje, że mega zajawkowicze też ruchowi, nie? To mi się strasznie spodobało. Tak. No ja dużo gdzieś tam wplatałem tych elementów gimnastycznych. Ja w ogóle zakochany w kółkach gimnastycznych byłem i jestem nadal. Plus oczywiście te wszystkie ćwiczenia wolne z gimnastyki, no to było zawsze fajne, nie? To zawsze cieszyło, że można robić takie różne fajne rzeczy. Lubię te sprawy. Tak, ale w ogóle a propos poznania się, to ja Ciebie znałem, w zasadzie zanim znałeś Ty mnie, nie, bo znałem Cię... Kto znał pierwszy? Tak, no ja Ciebie znałem pierwszy z YouTube'a, bo jak ja się uczyłem tych wszystkich ewolucji, to jak się wpisało właśnie tam, nie wiem, to chyba wtedy był Freerun się określało, Freerun, nie? Freerun, to ty tam wyskakiwałeś, ta cała ekipa z Jaworzna i tak dalej, Wy tam robiliście takie rzeczy, że po prostu my jak z Andrzejem to oglądaliśmy, jacie, co goście potrafią. Kurde, nie? No bo ja też tak Andrzeja w ogóle poznałem na tym, na WF. No, to był jakiś taki czas, że się już można było wypożyczać te sale, nie? I nagle człowiek, o, sala w Krakowie, nie? Tutaj jest taki wyrąbana w kosmos ścieżka, nie? Materace, tamto, siamto, to się jechało na te wycieczki na cały dzień do Krakowa i żeby na tej sali poskakać, tak Andrzeja też poznałem. No i tak mówię, to niesamowita postać, nie? I przychodzi, akurat pamiętam chyba, że na tym samym etapie uczyliśmy się podwójnego salta w tył po rundaku, nie? I kurde, to była też chyba osoba, która mnie pierwszy raz zmotywowała do tego, żeby zrobić, nie? Widzisz, to ciekawe, to pozdrawiamy Andrzeja. Tak. No, ale to jest w ogóle śmieszne, że te środowiska tak się zazębiają, nie? Że jakby był ten czas kiedy w naszym wieku, jak byliśmy młodzi, to się robiło w pewnym momencie wszystko, nie? Bo się przechodziło przez sztuki walki, przez gimnastykę, jakby ten ruch był wszędzie. I wydaje mi się, że nagle w taki był zastój, była kulturystyka i ludzie nagle przypomnieli sobie teraz, że można się ruszać z powrotem. Zdecydowanie. Ja to widzę tak, że w momencie, gdy siłownia stała się bardzo modna i ludzie zaczęli trenować na siłowni, to utarł się taki schemat właśnie, że no bo ta kulturystyka na siłowni była najbardziej obecna i zdecydowanie przeważała, jeśli chodzi o to, ile ludzi ją uprawiało. I było tak, że to były takie zamknięte światy, nie? Kulturyści sobie, trójboiści sobie, dwuboiści sobie, gimnastycy to już w ogóle inna bajka. Kalistenika to w ogóle nie wchodzili na siłownię. Tak, kalistenika to w ogóle nie było wiadomo, o co chodzi. A nagle te światy się potwierały na siebie. Jedni zaczęli się uczyć od drugich. Trochę się to zaczęło przenikać, jeśli chodzi o metody i jeśli chodzi o podejście. No i chyba tego efektem jest to, co teraz się dzieje, nie? I to, co jak to teraz wygląda. No dobra, ale tak z punktu widzenia takiego trenerskiego, to... Jak to się stało, że zostałeś trenerem i jak to się stało, że jesteś takim trenerem, jakim jesteś akurat teraz? Okej. To postaram się, to jest kawał historii, bo trenerem jestem już dość długo, 10 lat, ale postaram się to sprężyć. Trenerem zostałem w taki sposób, że jak ja tak bardzo wchłonąłem w ten świat i zacząłem trenować na siłowni i poznawać to wszystko, to mój dzień wyglądał tak, że szedłem na studia, właśnie na AWF, tam bardzo często miałem 3 godziny zajęć fizycznych, później jeszcze siłownia, wracałem do domu i książki, artykuły, wtedy dostęp do wiedzy był dość słaby, głównie to były jakieś fora i tak dalej, ale jakby chłonąłem tą wiedzę. I po to też się szło na AWF trochę, nie? Żeby trochę coś się tam dowiedzieć. Trochę tak, ale ja byłem z nastawieniem, że ja na pewno będę nauczycielem, nie? Że będę dzieciaki uczył w szkole. No i co? Po jakimś czasie stwierdziłem, że
Aha, to w zasadzie dość z przypadku. Znalazłem super siłownię, która była po prostu genialna, czyli tam, gdzie później pracowałem, właśnie Pure. Mhm. Jak zobaczyłem, jak to wygląda i porównałem sobie do tych, które znam, to stwierdziłem, że fajnie by tam było chodzić. Ale nie było mnie stać. A była tam taka opcja, żeby tam powiedzieć... Zostać motywatorem. Tak, czyli takim motywatorem, to tak, taki, tak, ja to sobie nazywałem, że to taki staż, tak sobie to nazywałem. No. A tam, karnet był za darmo, to przede wszystkim. Karnet był za darmo, przy okazji można się było pokręcić wokół trenerów, czasem trzeba było zrobić komuś pomiary na tanicie i opowiedzieć mu, co to znaczy, że ma wiek metaboliczny zbyt duży. No i więc jakby zacząłem chłonąć ten świat, zrobiłem kurs na trenera, no i jakoś tam dostałem pierwszą pracę. I się bardzo cieszę, że tam dostałem tą pierwszą pracę, bo nic wtedy nie wiedziałem, ale moi pracodawcy i menadżerowie tłumaczyli mi, że Damian, po prostu jesteś super i dasz radę i możesz prowadzić te treningi tutaj z tymi wymagającymi naszymi klientami. No ja w to uwierzyłem, później trochę tej wiedzy przybyło, no i pewnie jestem, no pewnie trochę jeszcze rzeczy minęło po drodze i jestem tu, gdzie jestem. Niemniej jakby moje podejście się bardzo zmieniło, bo na początku no to... Wszystkim chciałem narzucać ten sam cel, czyli po prostu każdy pewnie chce schudnąć, każdy chce super wyglądać i no tam siła to już mniejsza o to, ale wygląd jest najważniejszy, nie? Mhm. A potem mi się to zdecydowanie zmieniło. Pewnie jak sam trochę dojrzałem i zmądrzałem, to stwierdziłem, że jednak klienci mogą chcieć czegoś więcej niż tylko wyglądu i nie każdego to interesuje. No tak. A jeśli go interesuje, to zazwyczaj jest to tylko jakiś etap, który prowadzi do czegoś, no bo jeśli osiągasz ten wygląd już taki w miarę dobry i widzisz, że już po prostu nie masz serca, żeby jeszcze więcej od siebie wymagać, jeszcze bardziej cisnąć, to szukasz czegoś innego, nie? Tak, muszą być jakby te cele. Ale mi się podoba, bo jeszcze kiedyś mi opowiadałeś taką historię, że na studiach już coś tam zaczęłeś ludziom rozpisywać, że tak dziwnie w ogóle na siebie patrzyli, że ty przychodziłeś z pudełeczkami. Tak, no bo tak to wyglądało, że ja w sumie taki przyjechałem sobie do Krakowa, taki chłopaczek ze wsi w okularach, chudziutki. No i jakby to był moment takiej zmiany, że ja będę teraz trenował i wszystko się tam w moim życiu zmieni. No wszyscy to pewnie znamy ze swojego życia, że każdy miał taki etap. No ale w każdym razie, no skoro zacząłem trenować, to trzeba było nosić pudełeczka, a koledzy na AWF-ie tak nie robili, bo tej świadomości tak nie było. No i na początku byłem sam, na drugim roku były tam, nie wiem, ze mną ze 2-3 osoby, później mi szło coraz lepiej, ktoś się przyglądał, no ja się śmieję, że finalnie było tak, że chyba na ostatnim roku to koledzy, którzy na początku byli dla mnie w ogóle, patrzyłem na nich jak na bogów, to ja im udzielałem jakiś porad, bo się okazało, że coś już tam wiem i oni też zaczynali chodzić z tymi pudełkami, co było super fajne, bo się okazało, że jakiś tam wpływ mam na moje małe środowisko, które na początku zupełnie jakby na mnie nie patrzyłoby w ten sposób, że można by się było czegoś ode mnie nauczyć, więc to spoko. To prawda, no i potem właśnie był ten Piór, no u mnie była z Piórem bardzo podobna sytuacja też, że zacząłem od tego, że byłem motywatorem, bo to było chyba tak, że jeszcze pracowałem w galerii i chciałem mieć karnet po prostu za darmo. Tak, a tam był drogi karnet, nie? Jak tak na studenta, to dużo. Tak, no i mówię, no to przecież znam się na ruchu troszeczkę i tak dalej, bo tak popatrzyłem na tych trenerów, co tam robią, mówię, jakby no gdzieś tam prowadziłem takie swoje mniejsze treningi, mówię, to będę wiedział, o co chodzi. No i akurat wtedy też była taka fajna opcja, że udało mi się przez Pure zrobić kurs trenera personalnego, bo oni mnie tam zatrudnili na tego motywatora, prowadziłem jakieś te małe zajęcia z brzuszków, coś tam się plątałem po tej siłowni. No i tam niektóre firmy miały jakby podpisane umowy z różnymi firmami, co prowadzą kursy. No i było tak chyba, że za kurs swój trenera zapłaciłem 130 zł, nie? Bo resztę dofinansowali, więc dla mnie to było bogactwo i splendor. Fajne, i wtedy bo wtedy mi menadżer powiedział, że on mnie może zatrudnić, jak będę miał dopiero papierek, nie? Więc zorganizowali mi ten kurs, no i jakby od razu jakby wszedłem w tą branżę. Natomiast jakby, dobra, mamy ten etap Pure, no i co potem? Co po Piórze? No, po Piórze to poszło dość szybko, no bo jakby praca trenera no polega tak, albo pracujesz sobie gdzieś tam, jesteś przez kogoś zatrudniany i on ci stawia warunki, albo się rozwijasz i chcesz czegoś więcej, nie? No i ja akurat chciałem się rozwijać, myślałem już o tym, co będzie za chwilę, gdzie będę pracował, za ile, z jakimi ludźmi i tak dalej, więc... Ale już wiedziałeś, z kim chcesz pracować mniej więcej, że już to nie są ci sylwetkowcy, tylko że... A, to tak. Znaczy, był taki jeden moment, gdzie to się tak definitywnie zmieniło, może to jeszcze opowiem za chwilę. W każdym razie, no tam główną... jakby całą uwagę przykuwałem do tego, jak sobie to zorganizować, żeby to było dla mnie wygodne. Życie moje się toczyło, miałem tam opcję kupić mieszkanie, bo tam miałem jeszcze jedną taką inną działalność, a w zasadzie moja obecna żona prowadziła sklep z odzieżą, internetowy sklep z odzieżą, może tak, mieliśmy taką własną markę,
Więc mieliśmy możliwość kupna mieszkania, więc jak kupiłem to mieszkanie, to w ogóle taka ciekawostka w sumie z mojego życia, jak sobie teraz o tym pomyślę, to nie wiem, czy bym się drugi raz na to zdecydował, ale kupywałem mieszkanie i wiedziałem wtedy, że rata kredytu będzie wynosić nieco więcej niż aktualnie zarabiam w piórze, ale nie przeszkadzało mi to, żeby podpisać umowę kredytową i przecież dam radę. No ale generalnie to był taki trochę kop w tyłek, żeby jednak wziąć się do roboty i może przeorganizować trochę swoją pracę. Więc powoli jakby z pióra wyszedłem, część klientów, którzy ze mną została, po prostu przeniosła się do nowego miejsca. No i tam trzeba było zacząć trochę więcej się gdzieś tam w internecie promować i wyrobić sobie taki model, w którym lubię pracować, po to, żeby ściągać do siebie takich ludzi, którzy przychodzą, bo chcą tego, co ja im mogę dać. Czyli już coraz rzadziej przychodziły osoby, które mi mówiły o super kaloryferze na brzuchu i o dużym bicepsie, który będzie ich opinał na imprezie w sobotę, bo wiedziały już, że będę im mówił o tym, że biceps ma działać, a nie tylko wyglądać. Nie? I więc już przychodziły osoby konkretne. No i co? No a potem no to już jest ciągła walka z organizacją tego wszystkiego, żeby było bardziej efektywnie, bardziej wydajnie. No jeszcze oczywiście po drodze no była synergia, czyli wielki koncept połączenia treningu, fizjoterapii, dietetyki. No to dużo się tam nauczyłem przy okazji tego dwuletniego projektu, no ale w tym momencie mam już go za sobą, jestem zupełnie samodzielnie sobie działam, nie? I na własnych zasadach. No i w tym momencie jest chyba taki dobry czas, nie? Dobra, ale udało ci się w ogóle przejść do takiego najbardziej wydajnego, najbardziej zorganizowanego modelu, bo to jest chyba taka bolączka w pracy trenera, że szukamy tego takiego super zorganizowania, a zawsze jakby tutaj przez to, że jakby klient indywidualny jest masę czynników takich zmiennych, dochodzi do momentu, że no model może wydawać się turbo, super, zarąbisty pod względem organizacji, nagle przychodzi bach i coś nie hula, nie? Okay, pytanie, no. Czy ci się udało? Chętnie o tym opowiem, mam nadzieję, że to słucha wielu trenerów. Generalnie ja sobie całą pracę zorganizowałem tak, że pracuję od 6 rano lub 6.30, a w poniedziałki od 7 i wykonuję 5 do 6 treningów personalnych, czyli mniej więcej do godziny 12, wykonuję treningi personalne, później zazwyczaj coś tam sam porobię, ale też nie za często, tam 3 razy w tygodniu, może 4 razy w tygodniu zrobię jakiś swój trening i mniej więcej jeszcze od jakiejś 13 do 15 robię jakieś rzeczy internetowe, ale nie zawsze. Później mam dużo, dużo czasu dla rodziny. Brzmi to bardzo, ja wiem, tak brzmi super, nie? Ale no mniej więcej tak to w miarę wygląda. Mam dużo czasu dla rodziny i jeszcze od gdzieś 20 do jakiejś 23 zazwyczaj coś tam robię przy komputerze, nie? Więc mi udało się ustawić to najlepiej jak się da i w zasadzie kiedyś wyobrażałem sobie, że to jest niemożliwe wręcz, no bo kiedy trenerzy prowadzą treningi? Od rana gdzieś tam do jakiejś 9, 10. Wtedy, kiedy każdy ma luz, to ty prowadzisz treningi, więc tak, jeżeli tak. Twoja kobieta czy twój partner jest jakby spoza branży, to może być tak nie halo, nie? Tak. No i właśnie później wracasz zazwyczaj na 16 i ciągniesz do 21, nie? No. Tylko, że w sumie było tak samo jak z mieszkaniem, nie? Opowiadałem o tym, że mieszkanie zmusiło mnie do tego, żeby dokonać pewnych zmian. Tak tutaj pojawienie się syna mojego pierwszego Nikodema spowodowało, że trzeba było coś zmienić, bo w momencie, gdy on się rodził, to ja jeszcze pracowałem w takim modelu klasycznym, czyli rano, w środku dnia przerwa i wieczorem pracowałem. Ale jak pierwszy raz tak było, że wyszedłem do pracy, on jeszcze spał, wróciłem, on już spał, bo miał środkową jakby drzemkę w środku dnia, ja poszedłem do pracy, on jeszcze nie wstał, ale jak wróciłem, to już spał, więc się okazało, że na przykład nie widzieliśmy się przez 2 dni, albo widzieliśmy się krótko, no to stwierdziłem, że pora to zmienić i stopniowo zacząłem eliminować te godziny wieczorne. No i jakoś się udało, nie? No tak, ale jakby strach zawsze pozostaje u trenera taki, bo powiedzmy, że inaczej, jesteś już długo na rynku, nie? I masz, jakby to każdy trener ci powiedział, ty słuchaj, ty już masz wyrobioną markę, masz już wyrobioną, powiedzmy, taki autorytet, ludzie do ciebie przychodzą i tak dalej. No a jednak każdy w naszej branży trochę się obawia, ty słuchaj, no ale jak oleję tego klienta albo nie będę mógł prowadzić wtedy i wtedy treningów, kiedy on chce, nie? To nie będę miał tej kasy, więc jak nie będę miał kasy, to będę miał problem, żeby utrzymać dom, dziecko i tak dalej, nie? No, nie miałeś takich obaw? Znaczy ja na pewno miałem oczywiście takie obawy, nie zrobiłem tego tak na zasadzie od poniedziałku po prostu eliminuję wszystkich ludzi, tylko robiłem tak, że miałem ludzi popołudniowych i
czekałem na moment, bardzo ich namawiałem, żeby gdzieś ich wrzucić na rano, więc kogo mogłem, to przerzuciłem nawet na jakieś wczesne godziny i się okazało, że to był w ogóle świetny pomysł i ludzie byli później z tego bardzo zadowoleni. A tych ludzi, których miałem na popołudniu, no to po jakimś czasie te współprace się kończą, prawda? No nie wiem, osiągnęliśmy cel, albo no po jakimś czasie te współprace się kończą, no to już po prostu nie przyjmowałem nikogo innego, a wypełniałem sobie maksymalnie te poranki. No i paradoksalnie, ja wiem, że to tak może zabrzmi, ale jak ludzie dzwonili i mówili, panie Damianie, chciałbym się umówić na trening. Ja mówię, dobrze, ale zanim w ogóle będziemy kontynuować rozmowę o tym, czy się możemy spotkać, o celach i tak dalej, czy w ogóle ja mogę pomóc, to ja zapytam po prostu w jakich godzinach, bo mam taki kalendarz dość ciężki. No i jak padała opcja, że tylko 18-19, to po prostu kogoś przekazywałem. Ale jak ktoś mówił, że jest elastyczny, że się dostosuje, to zapraszałem na godzinę 12 było spoko, nie? Znaczy, bo to trzeba sobie postawić wartość pewną, nie? Że jednak rodzina jest gdzieś tam, wartościujesz ją trochę więcej niż tego klienta i tak dalej. I jakby wydaje mi się, że pewne, jak sobie scharakteryzujesz pewne pułapy, że rodzina ma być tu i to jest najważniejsze, a z drugiej strony praca jest od tej do tej, to da się to zrobić, nie? I klient potrafi to jednak uszanować i jeżeli mu wytłumaczysz czasami też o co chodzi, to inaczej na to spojrzy, nie? Zdecydowanie. A w ogóle jeśli już przyjmiesz taki model pracy i powiesz o tym swoim klientom, że tak pracujesz, to oni jeszcze mają tym bardziej do ciebie szacunek za to, że tak jest, nie? No jakby, że tak wygląda twoje życie i dostosowują się do tego, nie? I nie mają żadnych pretensji. Tak. U trenerów też chyba brakuje takiej pewności siebie i pewności ich zawodu, że oni jednak wnoszą jakąś wartość też. To jest tak, jeżeli lekarz sobie pracuje załóżmy ma godziny wizyt od 8 do 13, to człowiek zrobi wszystko, żeby jednak umówić się do tej osoby. Jasne. Na tą 8 do 13, nie? A trenerzy jakby albo to wynika z braku wartości, że nie czują się na tyle jeszcze pewni swojej wiedzy, czy tego, co mają do zaoferowania, że nie chcą zrobić, albo sam nie mam pomysłu. Moim zdaniem nie ma po prostu wzorców odpowiednich, nie? W sensie mało kto doszedł do takiego etapu, gdzie jest w pełni zadowolony z organizowania swojej pracy i może się tym podzielić. No bo jednak wszyscy myślimy, że kurczę, no właśnie, musimy dbać o tych klientów, czyli musimy dbać o klientów, ale że mamy też możliwość ustalania sobie troszeczkę tego tak, jak sami chcemy. Tak, nie? Tak. Tym bardziej, że no kurczę, że musimy szanować siebie trochę. Tak, a wiesz też, jaka może być efektywność pracy, jak pracujesz, wiesz, do 22 wracasz i zaczynasz od 6 rano, nie? No ciężko będzie. No i jest jeszcze druga strona medalu, która mnie w to wszystko wepchnęła w taki model, w jakim działam, no to chęć rozwoju szerszego niż tylko bycie trenerem, prawda? Bo w tym momencie nawet mam trochę problem z tym, jak się zdefiniować, no bo prowadzę treningi personalne, prowadzę zajęcia grupowe dla mojej grupy, którą sam sobie stworzyłem z taką swoją trochę myślą treningową, ale też staram się coraz więcej rzeczy robić w internecie, staram się działać w obrębie tej aktywności, wszechstronnej aktywności fizycznej i ludzi uświadamiać, jak ciało działa, jak powinni funkcjonować, żeby lepiej żyć, żeby się lepiej czuć. Więc działam dużo w internecie, na to też musiałem mieć czas. Kiedyś trzeba to wszystko nagrać, zmontować, jakoś tam posklejać, wrzucić. Bardzo to lubię, więc zawsze na to czas znajduję i nawet nie przeliczam tych godzin, które czasem poświęcam na to, żeby zmontować jakiś tam materiał. No ale też musiałem trochę dnia uwolnić. A jakbym robił tylko treningi, no to fajnie, nie? Przybywałoby pieniędzy, ale no nie rozwijałbym się, stałbym sobie w miejscu. No tak, jest pewien pułap, których zarabiania, którego nie przekroczysz, nie? Bo no, załóżmy sposób, nawet, nie. Nawet rób 200 po 200, ale już pewnego 200 godzin po 200 zł, ale już tego etapu już się nie da, nie? Tak, nie zeskalujesz tego. I też ile jesteś w stanie ciągnąć, wiesz, 200 godzin treningów na przykład, nie? W takim już ubarwiając troszeczkę życie, ale ile można prowadzić ten i będziesz miał, wiesz, 40 lat, znowu będziesz chciał, co, 200 treningów? Jak? No tak. No dobra, no to w takim razie quo vadis, dokąd zmierzasz? W którą stronę to wszystko pójdzie? No to jest ciekawe, bo w zasadzie w tym momencie ciężko mi narzekać na mój stan, który mam, bo naprawdę jest świetnie i jakby chcę się odnosić, wiesz, z dużym szacunkiem do tego, co mam i to nie jest tak, że nagle nie chcę prowadzić treningów, bo też to bardzo, bardzo lubię, ale staram się... Ale dobra, się... to inaczej, to zdefiniujmy na początek w ogóle, jakim trenerem ty byś się określał w tym momencie? Pod kątem treningów personalnych? Albo kim jesteś w branży fitness teraz? O.
Nie mam pojęcia, jak to nazwać. Nie mam zupełnie pojęcia, Marek. Ja muszę to w ogóle wymyślić, jak to nazwać, bo ja robię wszystkiego po trochę, nie? Mhm. Bo z jednej strony właśnie prowadzę treningi personalne i chyba jest ich jeszcze najwięcej. Prowadzę jakieś zajęcia grupowe, prowadzę warsztaty też dla, w sumie nie dla trenerów, tylko dla zwykłych ludzi, którzy chcą wejść na jakiś tam wyższy poziom. Ale co dokładnie się dzieje na tych zajęciach grupowych i na warsztatach, może w ten sposób? Dobra, no okej. Okay. Zajęcia grupowe to nazywam movementem, czyli taką wszechstronnym rozwojem ruchowym, ale jest to tak naprawdę połączenie treningu gimnastycznego, jakichś elementów sportu walki, treningu z ciężarami, z ketlami, i to jest wszystko ubrane w taką dość zabawową i rekreacyjną sferę. Można powiedzieć, ja to tak w zasadzie, że tak powinien wyglądać WF w szkołach, czyli bardzo wszechstronny ruch, nawet nie ukierunkowany na rywalizację, nie? Czyli nie ciupanie w siatkówkę, tylko po prostu naukę tego, jak ciało działa. Nie? Ale widziałem, że wprowadzasz nam jakieś challenge, więc jakieś elementy rywalizacji, bardziej chyba z samym sobą. Ale... Bardziej tak, bardziej element jako rozwijanie, jako taki samorozwój, nie? Czyli czegoś nie potrafisz, ale... Możesz się nauczyć muscle upa na przykład, tak, nie? Tak. Ale naucz się czegoś fajnego, nie? Żeby wiedzieć, że potrafisz. Więc tak, to są zajęcia grupowe, ale tam jest zawsze stała grupa i w zasadzie ta grupa jest zamknięta. Ja tam tylko dorzucam ludzi, którzy ewentualnie z nimi długo współpracowałem, już wiem, że są na dobrym poziomie, już nie potrzebują ze mną chodzić na treningi personalne, to ich wrzucam na grupę. Ale warsztaty, no to w tym momencie, tak, były warsztaty spółek gimnastycznych, gdzie tylko o tym mówiłem, czyli jak wykorzystać kółka gimnastyczne w własnym treningu do rozwoju, no, i siły, i sprawności, i tak dalej, i tak dalej. A w tym momencie no to są warsztaty z Andrzejem właśnie, o którym już rozmawialiśmy. To są dwudniowe warsztaty. Ja prowadzę taką część kalisteniczną, można powiedzieć. Czyli w zasadzie od podstaw, jak napiąć brzuch, jak ruszyć łopatką, a potem jak z tego robić podstawowe, fajne ćwiczenia i jak się rozwijać właśnie w pracy z własną masą ciała. Andrzej robi elementy akrobatyczne od przewrotów w przód po salto w przód. Nie? To robimy w takiej formie dwudniowej. Ja sobota, Andrzej niedziela. A w którą stronę to pójdzie, to nie wiem, bo tak naprawdę 2020 dajemy sobie na rozwój tych warsztatów. Tam jest już plan na Warszawę, jest plan nawet na Londyn, więc to by było genialne, bo po prostu jak były pierwsze warsztaty w Krakowie, to ja byłem, no, tyle emocji ja przeżyłem przez te dwa dni, to po prostu rewelacja. Więc, no więc tak, to w tym momencie jest taka formuła. No i dużo działam w internecie, nie? W zasadzie na tym się skupiam bardzo. Dobra, a twoja postać w internecie to jest jaka postać? Bo raczej nie jest to taka chodakowska ani nic takiego, ale poniekąd jakby krzewisz takie wszechstronne podejście, nie? Tak, tak. No, kanał na YouTubie nazywa się Człowieku Rusz Się. I w zasadzie, w zamyśle, jest to kanał, który macie prowokować do tego, żeby się ruszać, ale nie tylko fizycznie, ale docelowo też... trochę życiowo. I nie chcę, żeby to brzmiało tak jakoś coachingowo, ale chciałbym, żeby tam były jakieś takie wstawki w kontekście produktywności na przykład, nie? Czyli właśnie w sumie dzisiaj miałem to nagrywać do końca, ale teraz robiłem sobie 30 dni z zimnym prysznicem, zupełnie for fun, czyli i tak te zimne prysznice brałem, to po prostu stwierdziłem, że trochę o tym opowiem, jak te zimne prysznice rano mogą wpłynąć na to, że szybciej ci mózg zatrybi do pracy i szybciej ruszysz, no i wrzucę coś takiego, nie? W sumie nie wiąże się to z żadnym sportem, ale jest to fajne dla takich ludzi. A tak to, no to opowiadam o różnorodnych aktywnościach fizycznych, nie? Trochę pewnie najwięcej jest jakby tej gimnastyki, kalisteniki i takiego podejścia. Ale są też z własnym ciałem, tak mi się wydaje. Tak, ale jest też jakieś tam elementy ciężarów też są. Staram się trochę... Czyli klateczkę obalać czasem, no. Ale tak, staram się trochę jakichś mitów obalać, trochę pokazać jakiegoś mojego podejścia do niektórych tematów. Tak to wygląda. No dobra, ale jak zakładałeś kanał, czy też właśnie tworzyła się twoja, powiedzmy, postać w fitnessie, miałeś jakieś takie inspiracje, osoby, na których się kreowałeś, bazowałeś? Tak, tak. Inspiracji było bardzo dużo i te inspiracje się pojawiają i odchodzą i się zmieniają w zależności od etapu, na którym jestem. No właśnie nawet... Czy inspiracja nie staje się fanatykiem. Tak, tak. Zanim zaczęliśmy rozmawiać, mówiliśmy o Ido portalu, nie? No to Ido na pewno był takim gościem, o którym jak usłyszałem, to stwierdziłem, że po prostu tak, to jest to. No ale jakby poinspirowałem się chwilę, zobaczyłem, co jest fajne i postarałem się wyciągnąć to, co jest fajne, ale to, co mi się nie podobało, to jednak odciąć.
No oczywiście też był kiedyś fragment rano i pełno gości, którzy reprezentowali jakiś świetny poziom, jeśli chodzi o wytrenowanie. A w tym momencie te inspiracje poszły już trochę w inną stronę, bo teraz bardziej mnie inspirują ludzie, którzy potrafili zrobić coś fajnego właśnie tak biznesowo-organizacyjnie, czyli na przykład blogerzy, youtuberzy, ale tacy, którzy są tym, powiedzmy, po stronie merytoryki, a nie po stronie tak, rozrywki. Tak. Nie? Czyli na przykład, nie wiem, jako bloger to Michał Szafrański, który ma bloga Jak oszczędzać pieniądze. No to jest gość, który założył bloga będąc gościem z korporacji, wyciągnął bloga na jakieś super zasięgi, a później sprzedał swoją książkę za 7 milionów, nie? I generalnie wynikami, ale to, w jaki sposób on cały czas prowadził swoją pracę, jak wszystko było dopracowane, jakimi wartościami się kierował, bo on też to opowiadał w podcaście i tak dalej, to mi to jest bardzo, bardzo bliskie. No i jest pewnie więcej takich osób, które na pewnym etapie gdzieś mnie tam inspirowały w takich różnych tematach. Teraz też dużo jest osób, które świetnie montują filmy, nie? Tak. I potrafią opowiadać historię, więc to też jest genialne. Są też osoby, które na przykład zaczęły w jakiś sposób funkcjonować, a później bardzo się zmieniły, co mnie też zainspirowało w jakiś sposób. Czy że też możesz się zmienić, a nie być tym, tak, jaką łatkę ci przypięto kiedyś. Tak, nie? Tak. No, na przykład dobrym przykładem będzie pewnie Jacek Bilczyński, który startował, że ja go pamiętam jako gość z okładki Men's Health, nie? Czyli taki typowy model nagrywający na YouTube'a właśnie jakieś takie domowe treningi. Po jakimś czasie po prostu przeszedł bardzo dużą przemianę. Zawsze te jego materiały były bardzo merytoryczne, a w tym momencie nie dość, że ma świetną merytorykę, to jeszcze tak montuje filmy, tak kręci tak, filmy. Tak. No to z perspektywy mnie, że ja też coś próbuję robić, to widzę, ile tam jest pracy w to włożonej, więc no mnie to bardzo inspiruje, nie? No i tutaj ty też jesteś w sumie dobrą postacią, bo ty w zasadzie zaczynaliśmy razem, a ty znalazłeś sobie też taki obszar, w którym chcesz działać, wyrosłeś. No tutaj jak ja cię znam, ale też obserwując cię w internecie, no to widzę, że stajesz się postacią naprawdę taką rozpoznawalną, gdzie wszyscy już cię cenią i jesteś no, merytorycznie na bardzo wysokim poziomie i stajesz się autorytetem, to jest super, nie? Super to widzieć. Tak, ale powiem ci, że to jest i takie super się uczyć od tego. Zabawne, bo ja na przykład generalnie tak patrząc, nie? 5-6 lat temu, ja w ogóle bym nie powiedział, że będę tu, gdzie jestem, nie? Jak zaczynałem. Nie powiedział, że tam będziesz. zupełnie człowiek jakby kiedyś. Można powiedzieć, że no drogę wytycza się idąc, nie? I tak. Ja jakoś szedłem i z tą falą różnych inspiracji i też jakby można powiedzieć, że mnie też inspirują osoby, które po prostu nie tylko mają wszechstronne ciało, ale też wszechstronnie się edukują i interesują się życiem, nie? I w ten sam sposób ja zacząłem podchodzić do sportu. Na początku w ogóle ja nie odnajdywałem się w tym wszystkim tak trochę, nie? Bo zostałem trenerem i było takie przypięcie, że skoro jesteś trenerem, no to powinieneś iść w tą kulturystykę fitness, nie? Tak. I wiesz, troszeczkę wiesz, pracowałem z tymi ludźmi, których trzeba było odchudzać, ale ja tego kompletnie nie czułem. I szczerze, dopiero gdzieś tam, jak się poznaliśmy w Stronghausie, to był taki moment też przełomowy dla mnie, że otwarła mi się taka furtka w głowie, że stary, no, są ludzie, którzy też robią takie inne rzeczy, niekoniecznie zajmują się sylwetką i wcale nie musisz robić tylko tej sylwetki, tylko możesz iść, nie wiem, naprawiać ludzi, zajmować się, wiesz, gimnastyką i innymi rzeczami tak, i tak. Możesz to przekuć na jakby swoją siłę, nie? Więc jakby, no to można powiedzieć, że jakby to też poniekąd ty byłeś tą inspiracją i furtką, która też mi otwarła drogę na to podejście teraz, nie? To fajnie, że to tak działa. Więc fajnie, tak naprawdę działa. Ja uważam, że w tym całym świecie my wbrew pozorom siebie nakręcamy i zamiast krzewić taki hejt i sobie tam cisnąć na internecie i tak dalej, to powinniśmy sobie właśnie szczerze jakby mówić takie rzeczy, nie? Że inspirować się nawzajem. No pewnie. No to na pewno jest tak, że trochę tego tam hejtu gdzieś tam jest. Ja to w ogóle długo miałem tak, że jak lepiłem posty, czy cokolwiek w ogóle tworzyłem, co miałem wrzucić, to zawsze sobie myślałem, kurczę, a jak mnie inni trenerzy zjadą, nie? No. A później sobie tak pomyślałem, a co mnie tam, wiesz, jakby do kogo ja mówię? Czy ja mówię do trenerów, czy ja mówię do ludzi, którzy mają z tego się czegoś nauczyć, nie? Jak się okazało, że mówię do właśnie do swojej grupy odbiorców, to później ktoś patrząc z boku jakby stwierdzał, że dobra, no to on wie, co mówi, wie, do kogo mówi, jest okej. Okay. I ci, którzy właśnie trenerzy, niektórzy po prostu przestawali tego słuchać, jeśli coś tam było nie tak, a no, słuchają ci, co trzeba, nie? To prawda. No wiesz, no każdy stworzy swoją społeczność, no, że ja tak mówię, że wiesz,
jeżeli coś robimy, to mamy teraz na przykład to nasze grono odbiorców. Ja nie mówię teraz do super guru, profesorów i tak dalej. I jakby nie czuję się na tym poziomie, ale chcę tam kiedyś być i chcę też potrafić uczyć na takim poziomie, ale no, na tą chwilę jestem w stanie nauczyć kogoś czegoś innego, jeszcze na tym, powiedzmy, na tym poziomie juniorskim w życiu trenerskim, i jeżeli jestem w stanie to zrobić, to ja lubię to robić, szczerze, no, z wielką przyjemnością. Jak się czegoś uczysz, to się dzielisz wiedzą chętnie, nie? No i fajnie, i na dobra, tym to powinno polegać. No dobra, ale słuchaj, kolejny temat, jaki mnie interesuje, to wróćmy na chwilę jeszcze do tej rodzinki, nie? Dobrze. Bo to też jest ciekawe, że wiele ludzi trochę taki wprowadza fit freak w tym swoim życiu i czasami to też przekuwa na rodzinę, na dzieci, to już zaczyna być takie chore, ale powiedz mi, czy u ciebie był taki etap, że wiesz, że wprowadziłeś takie fit życie w swoim domu? W ogóle właśnie nie. W ogóle nie. I tak myślę, że patrząc z boku, jak ktoś by się nam przyglądał, to czasem by sobie zadał pytanie, what, że co, że jak, to oni już nie tylko warzywka i co, Damian, pizzę jesz? To często tak, teraz byłem na weselu i ktoś mówi, co, tort? No. Jak tort? No jak tort? Normalnie tort. Co? Człowiek. Człowiek to je tort. Nie, generalnie nie wprowadzam takich fit wariactw. To, o co dbam, jeśli chodzi o życie rodzinne, to na przykład to, żebyśmy jedli posiłki razem. Nie? Nawet jak sobie szamamy pizzę, tak jak to było wczoraj, to jemy ją razem. Nie? I uważam, że to jest bardziej wartościowe na tym etapie, bo mam małych chłopaków, tam jeden ma 3,5 roku. Ale to jest gluten. I małe dzieci już gluten. Widzisz, no, nabędą odporność. No. Nabędą odporność w takim razie. Znaczy generalnie tak, no, staramy się jeść zdrowo, tak można powiedzieć, ale jesteśmy dalecy od jakiegoś tam sztywnego liczenia kalorii, czy jakiegoś eksperymentowania z dietami. Wiadomo, że człowiek jak ma dzieciaki, to stara się, żeby te dzieci jadły trochę lepiej, więc kupuje z lepszych źródeł, więcej przykłada uwagi do tego, jak przygotowuje posiłki, żeby jednak dzieci jadły zdrowo, no i starasz się im wtłoczyć jakieś pewne nawyki, nie? To, z czego ja jestem najbardziej dumny na ten moment, jeśli chodzi o takie żywieniowe tematy w domu moim, to, że chłopaki nie piją prawie w ogóle soków i innego typu rzeczy, czyli nie wypijają kalorii, tylko po prostu widać, że oni jak chcą się napić soku, to dlatego, że po prostu jest sok, to się napiją dla smaku, ale jakby się któremuś chciało pić, to po prostu woda. Od zawsze pili tylko wodę i jest taki nawyk, że oni piją wodę i uważam, że to będzie coś, w co ich wyposażę i im to już zostanie, jeśli się nic nie zepsuje i będą naprawdę do przodu troszeczkę. Ale nie jest tak, że tylko muszą jeść, wiesz, jakąś buraka tylko i chipsy z buraka, czy inne rzeczy. Nie. Znaczy jakby słodycze to jest taki temat, że ja w ogóle jestem strasznie taki słodyczożerny i mam z tym problem duży u siebie, bo bym jadł tych słodyczy i jadł. Widzę, że chłopaki mają dokładnie tak samo, więc trzeba do tego podejść mądrze, nie? Nie można tego zakazywać całkowicie, nie można udostępnić całkowicie, więc szukamy jakiegoś takiego złotego środka. No, ale tak, no, a może jeszcze trochę o takich kwestiach treningowych, nie? Bo żywienie to jest tylko jeden z elementów, ale w kwestiach treningowych to ja się czasem śmieję, jak ktoś uprawia jakiś sport na przykład, albo jest trenerem i już rzuca zdjęcie z swojego dziecka, i które tam podnosi małą hantelkę, i robi pompki i tak to będzie przyszły mistrz i w ogóle. To już mój żołnierz, to na YouTubie czy na Facebooku grasują te filmiki, jak już takie dzieci są takie dokokrzone, tak, nie? Tak, no. Nie, to ja wychodzę z założenia, że dzieciaki się powinny bawić, nie? Czyli jak ja uwielbiam kółka gimnastyczne, to te kółka gimnastyczne co jakiś czas u mnie wiszą i dzieci sobie mogą się na nich pobujać, nie? Więc uważam, że one się powinny bawić, nie powinny być w tak młodym wieku, no tak jak mówię, 3,5 roku i 1,5 roku, nie powinny być zmuszane do sportu i do aktywności i tak dalej, tylko powinny się nie być ograniczone i powinny się bawić. Dałem im w pokoju, mają taką drabinkę. W sumie wygląda to jak drabinka taka szkolna, gimnastyczna, tylko jest jeszcze taki doczepiany drążek, lina i małe kółeczka. No i to po prostu jest tam i wystarczy w ogóle. Ale korzystają z tego, tak? No oczywiście, jak trzeba przecież bawić się w strażaka, to wychodzisz po drabinie i zjeżdżasz po linie, nie? I właśnie co ciekawe, to tam na przykład w zasadzie obaj moi synowie są w stanie bez problemu wisieć. Ten starszy wisi na jednej ręce, bo robi to sam. Ja go do tego wcale nie zmuszam. Ale zaraz by przyszła matka tej hola hola, zaraz sobie to dziecko złamie życie, nie? No tak by mogło być. Na szczęście ja mam mądrą żonę, nie? No ale to jest pierwszy element, nie? Czyli jakby pozwolić dzieciom się bawić, a nie zmuszać. A dwa, dawać dobry przykład.
Czyli, tylko że ja to widzę tak. Dobrym przykładem nie jest to, teraz kurczę, mam nadzieję, że nikogo nie obrażę, ale jeśli ojciec pracuje do godziny 17, a później idzie na siłkę i jest tam do 20 i wraca do domu, to dla mnie jest to średni przykład. No. Bo dziecko nie widzi tego, że ojciec dba o siebie i że walczy i że w ogóle chce być w zdrowiu, nie? Nie widzi tego. Mhm. Ale jeśli robi się coś z dzieckiem, na przykład ja sobie robię trening w domu jakiś tam, to nie będzie tak efektywny trening, ale robię go. To tak młody przyjdzie, popatrzy, tak tutaj na plecy wlezie przy tych pompkach, tu sam coś spróbuje i generalnie nawet jakby on nic z tym nie zrobił, to jemu to w głowie zostaje, że ojciec coś tam robił, nie? I to jest takie nawet ciekawe, że jak ja sobie stoję na rękach, a jest ktoś u nas w domu, nie wiem, dzieciaki sąsiadów, to po prostu wszyscy patrzą i ej, kurde, co on robi? Stoi, a chłopaki obok mnie chodzą, nawet nie zauważają. Dla nich stojący w salonie ojciec na rękach jest czymś zupełnie normalnym, nie? I tak samo jest właśnie, jak gdzieś tam... To tylko tata. Jak gdzieś ruszymy na plac zabaw czy coś, no to wszyscy raczej, rodzice raczej siedzą i obserwują dzieciaki. Ja tam skaczę po tych rurkach, zjeżdżam, skaczę, wiszę i po jakimś czasie się okazuje, że wokół mnie i wokół moich chłopaków jest pełno dzieciaków i każdy, to zróbmy gwiazdę, bo ja się w szkole uczyłem i nagle po prostu się robi mała sala gimnastyczna i wszyscy chcą coś robić, nie? Ale wiesz co, mi się podoba, jakby już taki koncept gdzieś tam się pojawia, że są zajęcia, bo teraz jakby jest faza na to, że rodzice nie mają czasu, więc jeżdżą i zawożą te dzieci na milion zajęć, nie? I no, tak dziecko jest. W jeden dzień ma gimnastykę, w drugi dzień pianino, w trzeci dzień angielski tak i co jest. Chwilę coś, ale jakby niby rodzice zawożą, ale ich nie ma faktycznie tam, nie? I wydaje mi się, taki koncept już gdzieś tam dojrzałem, że fajnie jest, jak są te zajęcia, bo często jest tak, że przyjeżdża rodzic z dzieckiem na zajęcia i tak czeka na niego na tych zajęciach. Tak. I załóżmy, są zajęcia z gimnastyki, i równocześnie są zajęcia dla dorosłych, żeby ich zaktywizować trochę do tej zabawy, a z drugiej strony te dzieci mają tam swoje zajęcia, ale jest poniekąd gdzieś tam się widzi, że dziecko widzi, że rodzic też tam pruje tą gimnastykę, tak, nie? Tak, tak. Potem tak naprawdę rodzic się czuje lepiej, bo coś tam w końcu dla siebie zrobił, a nie tylko jest jakby pochłonięty dziećmi, problemami, domem, bla, bla, bla. I jakoś to zaczyna działać, więc wydaje mi się, że jakby coraz więcej takich... aktywności, gdzie będziemy znajdować taki wspólny czas między rodzicem a dzieckiem, to był sztos. No tak, tym bardziej, że teraz takie czasy, że trochę się tam rodzice oddalają od dzieciaków, nie? Można powiedzieć, widzą się wieczorem i tak dalej, więc to na pewno jest fajna opcja, bo po pierwsze zbliża... Bo spokój. No tak, tak. No to jest generalnie złożony temat, nie? No chcesz być naprawdę, ja też miewam czasem tak, że po prostu chciałbym ich gdzieś wysłać i mieć spokój, nie? No. I czasem tak jest, no tylko, że kurczę, no nie zawsze chodzi o to, żeby było łatwo, no czasem musi być trudno, żeby potem było dobrze, nie? No. Znaczy to chyba też, że jak za młodu sobie dobrze wychowasz, to potem będziesz miał lepiej, nie? A jak już za młodu nie przykuwasz uwagi do tych dzieci i tak dalej, no to tak. Później to jest tylko gorzej jakby. No, znaczy generalnie no, na dzieciaki to jest takie pytanie, wiesz, czy, no to już wchodzimy trochę w inny temat, ale jest pytanie, czy chcesz wychować je, żebyś ty miał dobrze, czy chcesz je wychować na człowieka, który będzie wartościowy i który będzie pewny siebie, nie? No bo jeśli masz zadziorne dziecko i pewne siebie, to fajnie byłoby mądrze tą pewność siebie wspierać, a nie tłamsić dzieciaka, żeby ci nie podskakiwał, tak. Nie? Ale to już są jakby inne tematy. Znaczy właśnie, bo to jest to, o czym... Znaczy ja tu widzę takie połączenie, nie? Bo tu, wiesz, mówiliśmy, Damian Bugański, wszechstronne ciało, nie? A tu mi się wydaje takie wszechstronne życie troszeczkę, nie? I mi się to na przykład od ciebie łapałem zawsze takie właśnie zajawki, że widzę, że jakby jako ojciec mega, mega dobrze to ogarniasz, że masz czas, żeby poświęcić, że gdzieś tam potrafisz gdzieś tam złapać ten balans, nie? Ale tak jakby na pewno są też minusy tego wszystkiego, że gdzieś tam dla siebie też nie masz czasu. No pewnie, no to tak też bywa, nie? Tak też bywa, że mam mniej czasu dla siebie i no bo jakby nie jesteś w stanie robić wielu rzeczy super dobrze. Nie jesteś w stanie. Nie jesteś w stanie być świetnym szefem, świetnym pracownikiem, równocześnie trenować po prostu i mieć dietę dopiętą, trenować świetnie i tak dalej, jeszcze dodatkowo być świetnym ojcem i mężem, nie? To po prostu jakąś tam drabinkę, czy też piramidę priorytetów trzeba sobie zbudować. No przyznam tutaj na antenie, że czasem bywa tak, że odpuszczam swoje treningi, nie? Że zrobię to inaczej, mniej, krócej, albo zrobię zamiast w dobrym miejscu, gdzie mam pełen sprzęt, to po prostu zrobię w domu, nie? Czasem tak. Ale u nas jakby się przyjęło w zawodzie, że jesteś trenerem, to ty musisz wyglądać, nie? I czasami mam wrażenie, że na początku kariery, na przykład trenerskiej, ludzie mają taki problem, że oni nie rozróżniają, czy jesteś trenerem, czy zawodnikiem. W sensie
sami między sobą nie potrafią sobie rozgraniczyć tego i ćwiczą jak zawodnik, ale wtedy nie da się też być super trenerem. Więc pytanie, jakie musisz sobie zadać, to czy ty jesteś trenerem, czy zawodnikiem? Nie? I jeżeli chcesz być zawodnikiem, to podporządkujesz życie trochę bardziej pod bycie zawodnikiem, a jeżeli chcesz być trenerem, to jednak jakby ta edukacja, żeby być coraz lepszym trenerem i ogarnięcie sobie właśnie tego powiedzmy firmowych spraw, to też zawiera masę czasu, więc też nie możesz poświęcić na przykład 6 godzin na trening, czy nawet tych 3-4, nie? Jasne, bo jakby ogranicza się. A tutaj dochodzi jeszcze ten poziom dojrzałości, że jednak zaraz zbliża się, wiesz, 30 rok życia, 35, 40, nie? I człowiek zaczyna już poważniej myśleć o tym życiu, czyli dochodzi kolejny aspekt, czyli posiadanie tego właśnie swojego domu, swojej rodziny, nie? Czyli jak chcemy już rozdzielić te znowu 24 godziny na to, żeby trenować mocno, pracować, a jeszcze dbać o rodzinę, no to zaczyna się robić jakiś taki mały konflikt, nie? I teraz trzeba sobie to ułożyć. A wydaje mi się, że jakby obserwując ciebie i twoje działania, to jakby ten balans jest zachowany, nie? No to cieszę się, że tak to wygląda. No, dlatego jakby... Czy tak jest rzeczywiście? No myślę, że czasem jest dobrze, a czasem jest troszeczkę gorzej, nie? Ja trochę też wychodzę z takiego założenia, ostatnio o tym więcej słucham o efektywności osobistej, tej polecę słuchaczom, bardzo fajnie o tym opowiada Miłosz Brzeziński, psycholog. Mam nadzieję sam go zaprosić do podcastu swojego i z nim porozmawiać. To on bardzo fajnie, humorystycznie o tym mówi, że generalnie no to że my wszyscy szukamy takiego złotego środka, żeby było tak idealnie na środku, czyli trochę pracować, trochę dla rodziny i tak dalej, taki work and life balance, a on raczej wychodzi z założenia, że czasem trzeba po prostu mocno pozapieprzać i się zmęczyć, a później sobie odpocząć, nie? Tak, i ja mam tak, że faktycznie ten taki core, czyli moje treningi personalne, zajęcia mam tak układane dość lajtowo. Ale często jest tak, że jak wchodzę w jakiś projekt, czy na przykład robię program treningowy, który ma być dostępny online, to na przykład jestem wycięty przez 2-3 tygodnie tak, że nie mam tego czasu dla rodziny i jest powiedziane, no niestety tata teraz będzie pracował przez parę dni i no nie ma, nie? I nie ma, ale potem jak kończę i dopinam temat, to znowu mam czas i odpoczywam i jestem, więc tak to trochę wygląda, nie? Że czasem ten balans jest zachwiany, żeby potem go odzyskać, nie? Dobra, ale czy tak powiedzmy już jakby przez te lata doświadczenia masz jakieś takie porady dla startujących i obecnych trenerów, jak radzić sobie właśnie z taką organizacją czasu pracy i życia z rodziną i ewentualnie na jakie pułapki trzeba uważać? Pod kątem rodziny, tak? Jakby trener z rodziną, jak sobie to wszystko organizować. Myślę, że to jest trochę tak samo jak w zasadzie z każdym innym zawodem, gdzie sam możesz sobie organizować czas. Bo jeśli pracujemy w schemacie tam 8-16, no to mamy pełno wzorców, jak to wszystko organizować. Wychodzisz z roboty, masz koniec i wtedy tam. Ale jak musisz sam sobie organizować czas, to wszystko jedno, czy będziesz, nie wiem, mechanikiem samochodowym, czy będziesz programistą, czy będziesz grafikiem, czy będziesz trenerem, czy będziesz panią, co no tam fryzjerką na przykład, nie? To i tak cię do jakby ten sam problem spotka. No generalnie no to chyba trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, może nie co chcesz w życiu robić, ale jak chcesz, żeby twoja organizacja pracy wyglądała, co jest najgorsze, co cię najbardziej wkurza, czy cię najbardziej wkurza to, że musisz wstawać rano i iść rano, czy może cię najbardziej właśnie wkurzało tak jak mnie, że musiałem chodzić na wieczory i po prostu eliminujesz powoli to, co jest najmniej komfortowe i starasz się wspierać... Czyli nie grubą kreską, nie? Tak, wspierać to, co dla ciebie jest spoko. A jakieś takie porady, no... Nie wiem, zastanawiam się. Chyba takie niepopadanie w paranoję i w skrajności tutaj chyba tylko tyle mogę poradzić i mamy taką branżę, że my mocno żyjemy w social mediach, które wyglądają czasem znacznie lepiej niż są w rzeczywistości. Tak, no. I nie ma co się tam sugerować tym, jak to wygląda u kogoś na zdjęciach, bo czasem ludzie po prostu pokazują więcej, nie? W sumie ktoś teraz może powiedzieć, dobra, to ty też tak teraz gadasz, jak to u ciebie jest wspaniale, a może w rzeczywistości tak nie jest. No może nie jest. No dobrze, panie Bugański. To jeszcze na koniec chciałbym cię zapytać, jakie plany na najbliższy czas? Jak widzisz swój najbliższy rozwój i co się będzie działo w twoim życiu przez najbliższe pół roku? Aha, no przez najbliższe pół roku, tak krótko. No dobra, to załóżmy night rock. Nie no, okej. Okay. Znaczy generalnie trochę zweryfikowałem plany. Ja w tym momencie robię tak. Staram się rozwijać YouTube mocno.
wszedłem powolutku w podcasty, bo uważam, że to jest świetna opcja, bo mam nadzieję, że to teraz ktoś jedzie sobie samochodem albo dojeżdża, nie wiem, tramwajem i albo trenuje i nas słucha i wykorzystuje sobie czas bardziej efektywnie, więc uważam, że te podcasty są spoko i sam bym też chciał podcast robić, więc to jest temat na rok 2020. Przy czym mam taki plan, żeby połączyć te podcasty z jakąś formułą YouTube'ową, czyli zapraszam fajnego gościa, który reprezentuje jakąś aktywność fizyczną, robię z nim najpierw trening, jakiś taki wesoły 10-minutowy, czyli na przykład kulturystę biorę na salę gimnastyczną, a potem gadamy, nie? I tak, żeby się normalny człowiek mógł dowiedzieć, co z danej dyscypliny może wyjąć dla siebie, żeby skorzystać, a w co nie warto wchodzić, więc jakby połączenie podcastów z taką formułą YouTube'ową to jest plan na 2020. Dodatkowo, no co, rozwój platformy kursnaruch.pl, czyli w zasadzie tam są kursy lub też programy treningowe online dostępne, czyli ktoś sobie może tam wykupić dostęp i po prostu albo nie wiem, w 3 miesiące poprawić, no akurat tam jest wszechstronne ciało, czyli poprawić w sumie sylwetkę metodami gimnastycznymi, albo teraz prowadziliśmy przygotowanie do sezonu narciarskiego, więc też ktoś tam w 5 tygodni się może przygotować, więc to będę rozwijał. Myślę, że tam dojdą jakieś nowe programy treningowe, ale to jest tak, że mi, wiesz, wpadam jakiś pomysł, ja go zapisuję, myślę nad nim tydzień, po czym dochodzę do wniosku, że jednak tego nie robię, więc no, może się jeszcze coś zmienić, ale na pewno ten kurs na ruch.pl będę rozwijał. No i co? Taki w sumie świeży temat, stwierdziłem, że najprawdopodobniej napiszę e-booka. Napiszę e-booka, który będzie... Nie ma czasu z czasem robić, to napiszę jeszcze e-booka. Napiszę e-booka, tylko chciałem napisać takiego fajnego e-booka, który w zasadzie ugryzłby taki temat, jak podejść do tej całej aktywności fizycznej, takiej wszechstronnej, żeby nie zrobić sobie krzywdy, to jest jedno, ale też, żeby się później wszystko nie zepsuło. Bo ja mam takie wrażenie, i to jest problem dzisiejszych czasów, że ludzie zaczynają trenować, wchodzą na dietę, zaczynają trenować, dzieje się to przez 3 miesiące, nawet jak mają efekty, to później się wszystko psuje, nie? I nagle po prostu wraca wszystko do normy. A ja już dawno mówiłem o tym, że mnie interesuje nie forma na lato, tylko na lata, nie? Takie szumnie brzmiące hasełko, ale bardzo takie, no podoba mi się to, nie? Sam bym chciał być w formie zawsze. Tak. Jak długo się da, nie? No i chciałbym tyle, ile wiem, to przelać na papier w formie e-booka. Ale to zobaczymy, czy to wyjdzie. Jest już na to pomysł, jest już też taki zarys. Dobra, ale zrodziło mi się jeszcze takie pytanie na koniec, bo z drugiej strony siedzimy tutaj i wszystko fajnie, natomiast ja jakby też prowadzę ten swój nowy projekt Mówili Naucz się ruchu, nie? Nie uważasz mnie za konkurencję? Nie uważam. No. Nie uważam. Nie, no wiesz jak to jest, nieraz już o tym rozmawialiśmy, że to jest tak, że po prostu każdy po pierwsze ma swoją grupę odbiorców. Ja pewnie będę przekonywał swoim, nie wiem, tokiem rozumowania jakichś ludzi, ty zupełnie innych. No i wiesz, to jest wielki tort. Każdy swój kawałeczek dostanie z jednej strony, a poza tym im więcej ludzi się dowie o tym, że można robić coś fajnego, tym lepiej, nie? Ja powiem o tym, nie wiem, 50 tysiącom ludzi, ty kolejnym 50 i dzięki temu 100 tysięcy ludzi robi coś fajnego, nie? Więc tylko się cieszyć, nie? To prawda. Także mam nadzieję, że za tydzień widzimy się u mnie na warsztatach z tym Francuzem. Właśnie, tak. A nie wiem, czy wiesz, my się jeszcze umówiliśmy na ten piątek najbliższy. Tak, tak, tak. Wpisanego w kalendarzu. Tak. No właśnie, to będą fajne rzeczy na YouTube o kręgosłupie. Super. No to w takim razie ja Ci dziękuję dzisiaj za to, że zapytałeś na śniadanko do mnie. Mega, było mi miło. I widzimy się niebawem na kolejnych projektach tak naprawdę. Tak jest. Dzięki. Dziękujemy bardzo i żegnamy się z słuchaczami. Słuchaczami tak. Czy widzami? Słuchaczami tym razem, aczkolwiek z widzami będzie za niedługo tak naprawdę. Okej, no to trzymajcie się, do usłyszenia.